Cześć. Trochę tu gwarno, bo jestem na premierze, na polskiej premierze Xiaomi Mi A3. Ale okazało się, że Xiaomi ma dla nas niespodziankę i pokazało dziś również Redmi 7A. Ten budżetowy telefon również będzie dostępny w Polsce. A poza nim jeszcze opaska Mi Band 4 i nowe bezprzewodowe słuchawki oraz odkurzacz. Zapraszam na krótkie wideo z tego wydarzenia. Co oferuje Xiaomi Mi A3? To telefon, który tak naprawdę jest naszym europejskim odpowiednikiem Xiaomi CC9e, znanego już wcześniej, zaprezentowanego w zeszłym miesiącu w Chinach. Poza tym, że telefon korzysta z surowego interfejsu Androida i należy do programu Android One, co samo w sobie stanowi obietnicę szybkich i regularnych aktualizacji, ma jeszcze ekran AMOLED. Bardzo fajnie, że to AMOLED o przekątnej 6,1 cala, ale niestety o rozdzielczości tylko HD+, czyli 720x1560 pikseli, co przy tej przekątnej niestety nie daje zbyt imponującego współczynnika zagęszczenia PPI. Sercem Mi A3 jest procesor Snapdragon 655, wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej i układ graficzny Adreno 610. Wspomniano wcześniej, pamięć wewnętrzną możemy powiększyć kartą microSD, natomiast w gamie wyposażenia znajdziemy jeszcze dwuzakresowe Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 5.0 i mini jacka. Nie znajdziemy natomiast niestety NFC. Mi A3 ma mocny 32-megapikselowy aparat do selfie z obiektywem o przysłonie 2.0. A z tyłu z kolei ma potrójny aparat. Jego główna matryca ma 48 megapikseli i obiektyw z przysłoną 1.79, a pomocnicza taka do rozmywania tła ma jedynie 2 megapiksele. Działanie tych dwóch matryc wspiera jeszcze trzecia. Ma 8 megapikseli i szerokokątny obiektyw z przysłoną 2.2 i polem widzenia obejmującym 118 stopni. Zasilanie smartfonu zapewnia z kolei akumulator o pojemności 4030 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Niestety w komplecie dodali ładowarkę tylko 10-watową, więc jeżeli chcemy szybciej ładować, musimy wymienić tą ładowarkę od zestawu na mocniejszą. Xiaomi Mi A3 sprawia korzystne wrażenie przy pierwszym kontakcie. Wygląda atrakcyjnie, ma dość wąskie obramowanie wyświetlacza, chociaż kropelkowy notch jest akurat tutaj całkiem spory. Na pocieszenie pozostaje nam to, że ten aparat do selfie zapowiada się całkiem przyzwoicie. Tył mieni się bardzo fajnie, szczególnie w tej jasnej lub błękitnej wersji kolorystycznej. Wygląda to naprawdę fajnie. Aparat fotograficzny tylny niestety, tak jak zazwyczaj, trochę wystaje, no ale na pocieszenie pozostaje nam to, że obudowa wygląda i zapowiada się na dość solidną. Telefon nie trzeszczy w dłoni, wszystkie przyciski, gniazda i tak dalej są rozmieszczone w tradycyjny, zwyczajny sposób, żadnych tutaj nie ma udziwnień. No a jedynym, co ewentualnie może budzić niepokój, jest ekranowy czytnik linii papilarnych. Ciekawe, jak będzie działał, no ale o tym to przekonamy się dopiero po pierwszych testach. Xiaomi zrobiło nam jeszcze małą niespodziankę i na czwartkowej konferencji zapowiedziało, że będzie w Polsce dostępny również model Redmi 7A. To budżetowy telefon, ale z dużym akumulatorem 4000 mAh i całkiem przyzwoitą, jak na swą cenę, specyfikacją. Smartfon będzie u nas dostępny w dwóch wersjach z pamięcią 16 albo 32 GB i będzie kosztować 449 albo 499 zł. A szczegółową specyfikację tego urządzenia macie oczywiście podlinkowaną poniżej tego filmu. By było jeszcze zabawniej, dowiedzieliśmy się również o oficjalnej dostępności opaski Mi Band 4, słuchawek bezprzewodowych Mi i odkurzacza bezprzewodowego. I to tyle w tej krótkiej relacji z polskiej premiery Xiaomi Mi A3 i Redmi 7A. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!